Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj jest z nami Tuni. Siemanko. I gramy sobie dwójeczki. Jesteśmy minimalnie niżej niż w ostatnim odcinku, ale to chyba wam nie przeszkadza. Zobaczcie, jak szybko mecz przynajmniej znajduje. No. Są jakieś plusy tej sytuacji? No, dzisiaj używamy auta Kalina. Nie dał linku, a nie, w sumie nie dał screena, ale macie link na kanale Pokaż Brykę. Możecie sobie przypisać, bo pewnie na ekranie też pokazałem. No, a teraz trzeba zrobić stosowny wpierdziel. Generalnie no za często nie gramy razem dwójek. Nie mam pojęcia, kiedy graliśmy. Ostatnio bardzo dawno graliśmy. Będzie zobaczymy. Ale ty widziałem, że ostatnio grałeś sobie dwójki, nie? Nie, nieprawda. Widziałem. Jakie masz teraz numer na dwójkach? 1630. 1820, dlatego jak słyszymy, Tuni będzie nas karował dzisiaj. Bęk, tutaj wystawił się taktycznie na podanko, ale nas zbejtował, oddaliśmy się niestety. Chciał zbejtować przeciwnika zbejtować, ale ja jako niedoświadczony zawodnik się dałem. Tutaj taktycznie oddaliśmy drugą bramkę, żeby im na psychę wjechać. No tutaj boosta nie podniosłem. Niestety, niestety. Taka wyprawa była. Ale niepowodzenie się zakończyło, ale dajesz, pokaż im dominację. Dobra, wracając do rzeczy bardziej sensownych. Drugie? Proszę się. A ja jestem tak bardziej z tyłu. O. Dobra, to dobrze, że jesteś bardziej z tyłu. Nawet bardzo dobrze. Tutaj chciał mnie zbampować brutal. No spokojnie. Na szczęście jesteśmy zbyt przybiegli. Takie numery. I teraz Tuni zrobi 360 no-scope stola. Ich rozwali chyba. O pogo bounce, jak widzimy. Chciałem pogo bounce, ale nie pykło. Bardzo dobre clear. Z pustej. Obrócie? Bang, tutaj. Nie, double tap mi nie siadł. My tutaj nie musimy wygrywać, my musimy strzelać klipy, dlatego o to chodzi w tej serii totalnie. Boom. Celia, która uczy Edkę grać. To nie jest tak, że nie potrafimy ratować, po prostu my nie chcemy. Bang, zobaczmy. Nie chcemy umieć. Nie chcemy umieć, to nie ich robi wszystkich. Po kolei wybija piłeczkę taktycznie. Oki. A tutaj dinozauro się nauczyło od Tuniego niecodziennych zagrań. I cyk. Czy to będzie... Czy to się stanie to, co myślę, że się stanie? Tak, doskonała asysta. Dokładnie, to miałem w głowie. Dlatego nadjeżdżałem, bo widziałem, że Tuni mi machnął lewym kołem, że będzie podawał. Nie wiem, czemu tego nie powiedział, bo tutaj ludzie nie znają naszych zagrywek. Z tym razem powiem, przepraszam. No. Taktycznie zbaitowałem przeciwnika, żeby pojechał na naszą połowę i zaraz leci szybka kontra. Ze mną razem będę przez szybę machał. Przez szybę machał będziesz? Czekaj, bo ja się machnąłem. Dobra. Jak już a propos machania, to się machnąłem. Dobrze, Tuni na szczęście to ma. A nie. W bramce. No i jest idealnie generalnie. Jedziesz. Mhm. Pokaż dominację kick-offa. Piękny kick-off. Aż dominujący kick-off, który został wygrany. W dominujący sposób, warto podkreślić. Dobra. Okej. Tutaj nie ma to tamto, ale nadciągamy dalej. Lig do mnie? Proszę bardzo. Dobra. Widzicie, jak szybko zareagowałem, jeszcze nie zdążyłem usłyszeć, a już wiedziałem, że chcę flika do siebie. Tutaj, Tuni, sam na sam z kimś. Za długi dick miał. Z przeciwnikiem. Za długi dick miał. Zabicielem rasy pomarańczowej. Dokładnie. Indianie Rocket League'a. Jeszcze nie wyginęli. Niestety. Dobra. Niestety. Okej, ja będę zbierał piłkę jego. Proszę bardzo. Idealne wykończenie. Orange Leaves Matter. Orange Leaves Matter. Hamili Praty. Dawaj fake. Dobra. Jadę lewo. Prosto w drzewo.
Dobra. Oni trafili w piłkę. Porobił. Został ostatni przeciwnik. Co się stanie? No tego to nawet fizjolodzy nie przewidzieli. Doskonałe zagranie wymijające przeciwnika. Brak boosta, jak ktoś to tam nie pre-jumpuje za bardzo. Okay. Tutaj fake. Przejście pierwszego, przejście drugiego, przejście trzeciego! Ankara, Ankara, Edek! Nie, to nie ta sytuacja. Ile jest graczy w tej drużynie? No czekaj, nie zauważyłem go, jak to się stało. Skupiłem się na tobie. Widzimy fake nie podziałał, bo nie zrozumiałem go. Followuj od prawej. Coś czuję, że będzie dobre podanie. Mam tego nosa, ale niestety nie mam tego wykończenia. Dobra, tu mi prezentuje teraz tak zwane zagranie, a może się uda. Daj ty śmieszko. Czyli ostatnie szanse, jadąc na wstecznym, ale już tylko mogł się bablić, dlatego za bardzo nie skręca. Ręce były złożone. No wiadomo, jak są nierozważone, to się nie liczy. Dobra, coś ciekawego. W sumie ciekawe to było. Dobra. Na ciebie? Niekoniecznie, okej. To na pewno przez to opóźnienie na Discordzie. To przez to opóźnienie na Discordzie. Milordzie. Boom. Grę mamy opóźnioną przez to wszystko. Bardzo dobre zagranie. Zobaczmy to jeszcze raz, bo myślę, że nie każdy dobrze widział, co to się właściwie wydarzyło. Jak widzieliśmy, 3-1. Trzeba mierzyć wysoko. Trzeba mierzyć wysoko. Jakbyście się zastanawiali, czemu dzisiaj gramy z Tunim, bo zwykle jestem sam. To dlatego, że za łatwo jest na zwykłych odcinkach. 2-2 to nie jest poziom w tej gierce. A teraz trzeba poszukać kolejnych przeciwników. O tak, kolejni przeciwnicy. Zobaczymy, czy będziemy jeszcze bardziej w plecy, czy nadrobimy to, co straciliśmy. Tuni pędzi do swojego zwycięskiego kick-offa. Doskonale odegrał piłkę, tylko na złej stronie akurat pojechałem. Teraz ma sytuację sam z piłką. Niestety Edek nie zdołał zbumpować bramkarza, chociaż za dużo by to i tak pewnie nie dało. Ale mi przyciął gierkę, dobrze, że odcięło w czas. Jakby co, to nie musisz do tego skakać. Okej. Okay. Tuni robi to, co lubi robić, no, zwłaszcza na poradnikach, czyli dryblować. I falować. Widzimy tutaj doskonale zostawienie piłki przeciwnikowi. Przepraszam, zniszczymy. Sik. Ała. O, później. Czujemy ból. Bang. I pyk, pusta brameczka. No i ładnie. Bez szans przeciwnicy, ewidentnie. Jadę od prawej. Mhm. Jeszcze wezmę to. Dobra. Jestem po prawej bardziej. Dobra, podam. Dobra. Broń ziemię, ja bym... Dobra, dobra. Do przodu? Nie zdusz rady, okej. Okay. Odskoczę. Dobra. Lewa? Do ciebie? Zdążysz? Okej, okay, piękne podanie. Jeszcze lepsze wykończenie. 2 na godzinę, ale weszło. Dobra, co robimy, panie Tuni? Lewo? Może? Lewo to strona zwycięstwa, dlatego nie ma problemu. O. Szybko kontra i jesteśmy w domu. Dobra, mocno prawa, pinch? Dawaj pinch. Dobra, nie można. Pinch samemu. Tu nie postanowił. Chyba zapomniał o naszej taktyce najsłynniejszej. Idziemy?
Masz trochę czasu na ścianę? Dobra, masz czas? Nie, gonicie go. Dobra, odjechał, masz czas. Czyli jednak nie było to fake info. Dobra. Nie wlałem się tym razem. Tuni tutaj bierze, korzysta z czasu. Mogę to przejąć, dobra, nieważne. Widzimy Tuni Pro, chyba poradnik Wave Dashy się szykuje. Tak, to chyba on. Poradnik Wave Dashy w drodze, zdecydowanie. Poradnik fejków. Fejków i Wave Dashy, zobaczmy to jeszcze raz. Tutaj taktyczny podskok, żeby być w powietrzu. Taktyka, a może się uda, jak widzimy, często działa. Dlatego nie panikujcie, jak nie macie boosta, tylko wierzcie w siebie. Tak jak ten przeciwnik. Buckle up. Wiecie, co znaczy buckle up? Ja też nie. Co znaczy buckle up? Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że nic, co trzeba by było wypikać. Buckle up. Serio, nie mam pojęcia. Sprawdzę potem. Nie wiem, nie sprawdzę. Nie brzmi potem. Groźnie. Brzmi bardzo groźnie. Jadę w randomowe miejsce na boisku tylko po to, żeby móc powiedzieć unlucky. Że stresiłem bramkę. Wiecie, za wysoka przewaga była, było ryzyko forfighta, a wtedy za krótki by był odcinek. Nie mielibyście się z czego nauczyć, bo nie ma możliwości zagrania kolejnego spotkania w tej serii. Niestety. To groziłoby kalectwem. Dobra, czekaj, bo znowu zapomniałem, że mamy coś tam mówić merytorycznego. Już to chyba nie u mnie. Dobra. Wyczuwam wylew. No dobra, widzę, że nie. Okej. Okay. Dobra. Pełna kontrola spotkania i sytuacji zaistniałej. Okej, okay, tu nie, jak widzimy, odgrywa piłkę prosto do nas. Nie ufam im. Nie mam za bardzo boosta, nie mam nic. Dobra. Tuni robi tak zwaną akcję YOLO. Szybko do rogu, żeby nic groźnego się nie... Ja zniszczyłem. Dobra, to nie może podać. Dlatego skupiamy się na tym, co zrobi indywidualnie. Czyli spierdzieli akcję w pojedynkę. Tuni robi tak zwany YOLO. Nie wiem, co ja mówię. Nie, wyszedłem z sprawy komentowania. I sprawy unikania bumpów również. Tak. Tak. Jadę od prawej. Dobrze, a tu jedzie od prawej. Freezy tutaj zmrożony. Już nie wie, co się dzieje. Nadciąga. Ciebie? Dobra. Lipa trochę. Nieprawda, nie taka lipa. To była bardziej sosna. Ja się znam na drzewach, bo skończyłem drzewologię. No, najważniejsze to nie mieć złego nastawienia, dlatego ciśniemy. Buckle up, jak to mówią. Nigdy się nie poddawaj. Może to co znaczy? Tak samo Tuni postanowił zrobić tak zwany... jak to nazywasz? No bo to chyba ty opatentowałeś. Chyba... Tak, ja opatentowałem chyba... fliki. Drift shot. Byłem pierwszą osobą, która zaczęła robić fliki. Pierwszą osobą, co zaczęła używać power slide'a w rakiecie. Dobra. Staramy... Wynalazłem power slide'a. I powerline'a też. Mamy open'a, jak szybko to zrobisz. Siedzi? Dobrze, że jak widzicie, info to podstawowa rzecz w tej grze. Jakbym mu nie powiedział, to by w życiu nie strzelił tej bramki. Tak, to wtedy bym gdzieś walnął. Wtedy by walnął w słupek. Osobno by ja by strzelał wtedy, bo by spanikował. Ale jak widzimy tutaj, niepokonani, przynajmniej w drugim meczu. Na swoje wyżyne umiejętności się wznieśli i druzgocące zwycięstwo to to, co nas cechuje. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Standardowo dziękujemy Tuniemu i jemu jakże egzotycznemu Oktanowi za wzięcie udziału w tym odcineczku. A ja się z wami żegnam. Ciałko. Siemka.